Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22, oczywiście seria, no, Hojbaleron, ale zanim Hojbaleron to trzeba oświetlenie sobie lepsze włączyć. No i grzejemy, ogólnie gdzie się znajduję, co ja tutaj robię, gdzie ja jestem, zaraz po kolei. Jestem na polu numer 9, którym się w ogóle dowiedziałem, że mam tutaj takie pole w ogóle. No ale okej. Okay. Niech jest. Ja to kiedyś na odcinku kupiłem, ale nawet w sumie nie pamiętam kiedy. A teraz przyszedł czas, żeby je powiększyć trochę. Tutaj jeszcze by sporo szło powiększyć, ale no muszę mieć teren pola numer 6, żeby mógł powiększyć te pole, więc... I tak nic z tym polem już nie zrobię więcej i tak. Dobra, jest równy teren. Tam trochę było krzywo, ale... Nie no, tylko sobie powiększę pole. Nie będę całego pola przesiedził z pługiem. Bo tego chyba nawet nie wymaga. Zresztą zaraz zobaczę, ale na pewno nie. Nieaktywne miejsce. Pokaż mi ten skład gleby, no. Ani wapna, ani orki nie wymaga, okej. Okay. I nawiedzione jest 100%, więc... Znaczy, no wapna wymaga tylko to, co jest doorane, tak? No to... Akurat... Z tym to wiadomo sprawa, ale... Do przodu. No, ale tutaj będę siał sobie rzepaczek na tym polu. Tak jak w sumie na moich trzech innych. O, tu wymaga wapna. Dwa pola wymagają wapna, więc... Więc spoko luz. No i tutaj... Tutaj chyba na razie nie będę wapnął, dopóki nie będzie całe pole wymagać wapna, to bez sensu robota. No i tak wchodzę na mapę. Pod escape'em. I tak patrzę. Mówię, czemu dziewiątka na... Czemu dziewiątka się świeci na niebiesko? A ja patrzę pod teren. No tak, no przecież to pole kupiłem. Sobie przypomniałem. Patrzy, jęczmień tam rośnie. No pan. Jęczmień rośnie, jak patrzy, jak zobaczymy, że już jest sierpień, to mówię, no to już ciul, już po jęczmieniu. Usech. Po prostu usech z mojej głupoty, tak naprawdę. Bo nie wiedziałem, tak naprawdę. Czy wiedziałem? Wróć. Wiedziałem, ale zapomniałem. O, może tak to będzie lepiej brzmiało. No bo w sumie tak było. Że kupiłem pole i w ogóle nie zapomniałem, ty. Bo chyba na żniwach, którym miesiąc temu nagrywałem. Chyba nawet na tym odcinku było to, jak nagrywałem tego. Triona jakoś je. Tak mi się wydaje, że to chyba na tym odcinku było, że kupiłem pole. Że kupiłem pole i w sumie to tyle. I prawdopodobnie powiedziałem takie coś. Że ja sobie to po odcinku skoszę, no to tak tutaj widzicie, jak ja skosiłem po odcinku. Także trzeba całe pole zaorać. O, tu jakaś górka jest, więc ciekawie. Ale spokojnie, moje kombajny ogarną, mają dobre headery. To tam od tego budynku prawdopodobnie był taki teren, no bo tutaj widzę, że równo. Więc tutaj poza drogą już nie jest równo, no bo to jest teren taki... Nie... Nie wiem sobie, jak to powiedzieć, jaki teren. Ale tu idzie pole zrobić z szydanką i ósemką, nie? Tutaj ten las jakoś ładnie oborać, żeby on sobie był na środku. Albo niech jest taka ściana drzew, tylko tak obkrążyć to. I tam terenu wyrównać i tam masz pod sam budynek. No to oto, jeżeli da się pod sam budynek teren kupić. Tak, da się, dobra. Zarąbiście. Więc można zarąbiste pole tam stworzyć. W przyszłości. Ale to dopiero w przyszłości. Dobra, zrobimy prosty kąt, żeby wiadomo, kurs play ogarnął. Później tak to pole będzie przedłużane, jak będzie 7 kiedyś i 8 kupiona. Więc no spokojnie. Sobie przejedziemy tak trochę dalej tego asfaltu.
Ten narożnik tak musi być. O, trochę dalej od asfaltu. Co robi Kacper? Przybliża się do asfaltu. No. Nie no, ja to jestem mistrzem w tych sprawach. Mówi co innego, a robi co innego, nie? Mówi, albo w sumie można powiedzieć też, że robi jedno, nie, mówi jedno, a robi drugie, o może tak, to w sumie bardziej by zrozumiał lepiej. Zobaczę co z tym polem, ale prawdopodobnie powinien ogarnąć pracownik. A jak będą jakieś problemy, to wiadomo, później teren się wyrówna i będzie lux torpeda. Dobra, no zawrócę sobie, żeby tutaj już ten poprzecznik nie zrobiony. No, nie powiedziałem, albo pewnie mówiłem, że się je rzepa, a w sumie mówiłem, że się je rzepak tutaj. I tutaj, tutaj akurat sobie dwa maseje działają, tak wyszło. Że 8S masej, mój czarny masej duży się je, a ten mniejszy 7... 7,26 jeździ z wałami po prostu i tyle. Jeździ z wałami, a tutaj sobie jeździ Arionic, a New Holland się je, więc bardzo fajnie. Oczywiście bardzo fajnie, że się je, o co mi chodziło. Ale to spokojnie coś. Nie tylko orka dzisiaj na odcinku, bo jak to założę, powiększę, no to będę jeszcze uprawiał pod kukurydza. Kukurydzę w sumie bardziej niż kukurydza, bo kukurydza to w sumie jest bez odmiany, ale dobra. Ja dam osadzić. Pod kukurydzę będę uprawiał. Moim w sumie zapomnianym, no takim w sumie rzadko używanym ciągnikiem przeze mnie tak naprawdę na odcinkach. Dobra, elegantnie to idzie. Tutaj będzie na jeden przejazd, więc... Nie, ten subcelular 9-metrowy... Znaczy... No... Ten pług... Robi roboty. Znaczy, no to jest subcelular, to się w 19 subcelular nazywało, to jest... A tu jest chyba jako lizard to podpisane. To jest chyba jako lizard. Tak, to jest lizard po prostu. A tam to było lizard subcelular 6 MT. A tutaj jest lizard po prostu i tyle. Dobra. Nie to tam wyrąbane. Jest to jest. Tam jest naj. Dobra, nie ma żadnych fajnych kontraktów. Wszystko ma zbiór plonów. Czego oczywiście mi się nie chce robić. Bo to jest czasochłonne, a pieniędzy. Tak sobie. A to co jest kość klawem następnie z pracy. Też można było to zrobić, tylko w sumie te pieniądze z tych kontraktów takie średnie są. Znaczy, no nie. Wróć. No niby jakieś pieniądze jest, ale to się narobi jak pies przy tym. A za wiele z tego nie ma. Znaczy, za wiele. No coś tam zostaje, wiadomo, ale. Ale nie jest to taka kolosalna liczba jak z nawozów, tak? Bo nawóz nie dość, że szybko zrobisz, to jeszcze dużo zarobisz. No nawet się tak, powiedzmy, że zrymowało. No a kukurydza będzie na polu tutaj tym, po rzepaku. Całe pole. Kukurydzy. Tu rzepak. I tu rzepak. I tu rzepak, czyli trzy pola rzepaku. A tutaj zrobię sorgo, sorgo, sorgo. No, takie U. Takie jakby U. Znaczy, rzeczywiście, jakby to pole to było tak fajne. Tutaj raz, dwa, trzy,
Cztery pola Sorga. Myślę, że dosyć spoko. Myślę, spoko pomysł z tym Sorgiem tutaj. No troszeczkę trochę Sorga będzie, nie za dużo, nie za mało. Ja tu kupiłem pola w ogóle, zapomniałem. To też jest, jestem dobry, dobry artysta, muszę tak powiedzieć. No bo to jest tak, że jakbym grał na Baleronie cały czas, to bym wiedział. A to jest to, że ja nie gram tutaj. Znaczy, no gram sobie tylko na odcinkę, tak. Ale wiecie co? No po prostu nie gram w jedną serię. Tylko gram w, można powiedzieć, w cztery serie. Oczywiście chodzi o 22, tak? No bo, no tak. Bo 15. 15 to tam w Romano, bo tam sobie wejdę na save'a, mówię... Znaczy mówię, wejdę sobie na save'a i widzę, co mam do roboty. Pobiegam sobie po polach i widzę, aha, jest na przykład siebie do roboty, no to sobie nagram siebie i nawozę, tak? Albo jak ostatnio... Mówię, mam tyle pieniędzy, no to trzeba wreszcie krowy zacząć. Więc musiałem zrobić szybko kiszonkę, która była tydzień temu. Bo w tym tygodniu były chyba 7. Tak, w tym tygodniu były 7. Bo ten odcinek będzie na za tydzień. Na za tydzień albo na piątek. Nie wiem w sumie, nie wiem w sumie jak to ogarnę. No i dobra, zaorane, zaorane. A mogę zobaczyć w opcjach, ile powiększyłem pola? Co być zaorane hektary? O, 2 hektary zaorałem. Chociaż to też tak w sumie... Nie wiadomo, czy faktycznie te 2 hektary zaorałem. Bo jak widać, teraz jadę po polu. I wtedy w sumie... też jechałem po polu, tak jechałem tym łukiem, więc... Więc takie uczciwe, nie wiem, sektor 80 myślę, jest w stanie, jestem w stanie, byłem w stanie w sumie zaorać sobie, dołączyć ją może bardziej. Dołączyć, zaorać, jak to woli. Nie będę przyspieszał jednak tych bałów, bo myślałem, że trochę je przyspieszę, ale jednak widzę, że to nie ma sensu, bo oni sobie tutaj ładnie działają. No tutaj z moim klasikiem trochę troszeczkę inaczej sytuacja wygląda. Ale już jeździ paskami, więc... Więc powoli powinien dogonić, bo ile on jest z nich war? 19, no to w sumie niech on tydzień też 18, więc... Więc za dużej różnicy co między nimi nie ma. Może jakby mocniej jeszcze ciągnie było, to na pewno by szybciej poszedł, tak? Tu wymaga łap, no. Nie wiem, czy mam coś w wapniarce, bo jakbym miał w wapniarce coś, to mógłbym sobie ogarnąć, no, starego masejka i wapniarkę, bo sobie tam jeździł, ale dobra. Jest to coś? To na 9 ton niby, ale tu mam jeszcze trochę wapna, więc... A to jest to duże? Nie, to jest ta mała, bo jest na 11. Nie, dobra. Jedziemy z tym uprawianiem. Nie wiem w sumie, ile ja to będę robił, ale... Ile minut na odcinku, o co mi chodziło? 14 minuta? No tam się tak z 10-15 minut sobie na pewno pojeżdżę, tak? Żeby coś tam było. To właśnie nie wiem, którą część pola uprawiać. Czy tą po lewej? Czy tą po prawej? W sumie ta poprawa jest ciekawsza, bo jest krótsza i nowe budynki, więc w sumie tak trochę ciekawsza, jakby nie było. Nie? A tutaj z lewej, no to w sumie nic się nie zmieniło. Już się nie zmieni. Ewentualnie jakaś firma tam będzie, ale to raczej na razie nie. Bo jest w ogóle na tym mapie mleczarne? Nie wiem, w sumie nawet. No. Dobra. Nie wiem, zrobię tak, żeby poprzeczniaki na połowie dało.
Ta leżerowa by się jakaś przydała, no ale no nie, mam tylko ten kultywator, więc... A w sumie ciągnik 400 koni mam, więc w sumie a nie, to talerzowe to i tak tylko 10 metrów bym miał. Więc za dużego przeskoku bym tutaj sobie nie zrobił. Za dużego przeskoku bym sobie nie zrobił, więc... A nie ma sensu. O! Zagruda. Dobra, zrobię sobie ten poprzeczniak. Wiadomo, ja jednak. Może tak sobie. Niektórzy robią na początku poprzeczniak, niektórzy nie. Znaczy, no z talerzówką. Ale jest to jaka talerzówka, tak naprawdę. No i w sumie to powinno się poprzeczniak zrobić na początku. No dobra, zrobię ten poprzecznik po to, abym ja miał wygodniej sobie nawracać i tyle, tak? No, a ile zrobię na odcinku? Postaram się te krótkie całe zrobić tutaj. Czy krótkie? No nie są aż takie krótkie. Znaczy, na pewno są dużo krótsze niż tamte po tamtej części pola. To, co jest odcięta. To są na pewno dużo krótsze przejazdy, więc... Na przykład Kurzweil robi tak, jak ja teraz jadę. Zawsze. Tu nawet widać to po ściernisku. Czy po ściernisku? No, po tym, gdzie leży ścieżka, gdzie nie. Gdzie leży ścieżka, gdzie jej nie ma. O, może bardziej tak by to brzmiało ładniej. Bardziej... Nie może tyle co kulturalnie, ale bardziej sensownie. I bardziej po polsku. Nie wiem, kurde, no, tak, że. Oj. Tak się przyzwyczaiłem do tego machania kamerą, że ja muszę sobie pomachać. Bo ja lubię sobie tak obkręcić. Trochę obkręcić kamerą, zobaczyć, jak ten pojazd wygląda. No, dziewiątka niech sobie wypoczywa. A jak to idzie z wałowaniem? Tutaj jest wałowanie. Siewy są koło. Opatrz. Siewy są koło wiatraka. Ale mi chodziło bardziej o te fale. Dobra, ten zaczął długie przejazdy. A ten tutaj, dobra. Widzę, że to wielkie pole będą się nawieść. Będą się nawieść. W sumie to też będą się nawieść. Będą się nawieść z tego względu. No, w sumie to też. Ale to wiadomo, to tam dopiero na wiosnę. Będą się obnawiać z tego względu, że... No. Że była słoma zbierana, a nie było sieczki. Kiedy widzę to moje pole 36, to ciekawie wygląda na mapie. No bo tutaj naokoło była ze ścieżką było robione. Bo cosplay kosił ścieżką naokoło, a w środku zrobił bez. I to tak sobie dziwnie wygląda, ale... Czy dziwnie wygląda? No... 20 metrów będzie mniej do nawożenia. Ale pewnie Kusprę będzie jechał, więc on po całości rzuci, więc nie będę widział tej różnicy nawet. I teraz jak to zrobić? No nic, przejadę... tędy. Tak się zastanawiałem, czy on nawróci koło tego wiatraka, czy jednak się zablokuje? Znaczy, no nie mówiłem tego na głos, tylko tak sobie w głowie myślałem. Jednak w sumie zwyciężyła ta druga opcja, czyli że się zablokuje. Druga, bo pierwsza, zależy. Zależy, jak kto na to patrzy. No, dobra, tam. Mały mijak, ale wiadomo. A tu. Mój siewnik ma kultywator prawdopodobnie. Na kukurydzy, tak mi się wyobraża. Tak mi bynajmniej ostatnio miał. Ale nie ma nic lepszego. Nie pokaż na mapie. To jest ten 12-metrowy, tak? Tak. I to jest tylko na nasienie, więc... Będą się tutaj rzucić na los.
Siewniki punktowe. Muszę go szybko tego Kinsey'ego zobaczyć. Wiem, że już przyzwoniłem płot, bo stoję w miejscu. Nie, u góry. No, tak sam. No, to dobrze, dobrze mówię. Ale wiadomo, no, uprawiać, żeby nie było. Bo tak. W sumie mogłbym. Z jednej strony od razu wtedy trzeba wszystko siać, ale to brzydko by wyglądało, dlatego chciałem sobie raz, że raz zrobić jakąś inną uprawę. Inną uprawę. Inną robotę na cienkę, no bo w sumie nie uprawiałem dawno. Nawet nie wiem, czy w ogóle uprawiałem na tej serii, ale dobra. Dobra, no przejadę tędy. Jest 18:54, więc w zasadzie mam 6 minut. 6 minut. Nie wiem, 9 minut sobie zrobię odcinka, jeszcze żeby mieć 30 minut i tyle, tak? W 9 minut. W 9 minut na pewno skończę tą lewą stronę, więc. A tą prawą to ja sobie uprawię po odcinku. No nie, no zaraz. Teraz nie zapomnę, no bo jestem na tym polu, no to nie zapomnę, tak. Ale wiadomo, co chodzi. A po odcinku oni sobie tutaj dalej będą walczyć z siewami. Siewów to będzie na tyle. A nie, jeszcze dziewiątka. Ale to pewnie Masej pojedzie siać, no bo wiadomo, nie chodzi, nie zdąży. Więc Masej pojedzie na dziewiątkę siać. I tego drugiego Maseja się przyspieszy potem. Dobra, dam radę. No i tutaj prawdopodobnie wtedy, jak skończy się siać dziewiątka, no to skończy się siać 26, czyli moje największe pole aktualnie. Tutaj 30 nie rozbudowuję na razie, no bo nie mam gdzie. Tutaj tych na dole pól też nie ruszam, bo nie mam pieniędzy zwyczajnie w siecie, więc. Sieczkarni też nie mam, a mam fajny duży silos tutaj na kiszonkę, więc myślę, że trochę da tej kiszonki i zobaczę, czy będzie pełny silos, czy nie. Jakby był pełny silos, to by było zarąbiście, tak. Myślę, że w sumie może być, bo tu dość duży kawałek będzie tego. Tak z ciekawości, ile już uprawiłem, mogę zobaczyć, bo nie. Kultywator, hektar już zrobiłem, więc. Najlepiej na tej sesji, żebym całe pole skończył i tak mi się wydaje, że na pewno to zrobię, no bo będę musiał jeszcze siewy ogarnąć. By na kolejny dzień, jutro piątek, jutro niby. Znaczy, jutro ta wola zabrzoska ma być. Jaka? Brudnowska wola ma być do 19 grana. Ma być grana, więc kurde, już Baleron odpada w nagrywaniu. Znaczy, no nie tylko Baleron, ale chodzi też o inne serie. Nie, to będzie na piąty odcinek. Więc ostatni odcinek był ze zbioru trawy na Wielmorzy. Tak zrobię, no. Że teraz 2 razy w tygodniu będzie się pojawiał po prostu Baleron i tyle. No, oczywiście, dopóki nie będzie Gearcrux nagrane, tak? Wiadomo, jak będzie Gearcrux nagrane, to automatycznie. Automatycznie Baleron wylatuje. Czy tam jakiś inny dzień? Ale najprawdopodobniej chciałbym, żeby to był Baleron. Bo w sumie tam z Gearcruxa to zostaną 2 odcinki nam. Więc to są. Mogę to rozłożyć w sumie na 2 tygodnie. Jeżeli oczywiście będzie nagrane, tak? Od tego trzeba zacząć. Bo tam zostało nam dokończyć pole kosić. No to myślę, że godzina. Jakieś dobre z pół godzinki wyłożenia rzepaku. No i potem jeszcze jakieś. No myślę, że jak z krukiem, no to. Jak wszystko jest na sklepie, no to myślę, że z 15 minut. Myślę, że z 15 minut i wtedy będzie wiadomo. A czy to. No, bla, bla, bla. 15 minut. No chodzi mi o ten odcinek końcowy, tak? Czyli pogadać wszystko. Pogadać. No pogadać sobie, tak? Opowiedzieć. Pokazać, ile pieniędzy zostało zarobione.
No i tak. I to wszystko sprzedać, to też zajdzie z 15 minut. Zanim tą maszyną sprzedajesz, no to tak wiadomo. No zanim tą maszyną przejdziesz, tą maszyną do tego punktu, no niby to blisko jest, ale wiadomo, zanim przejdziesz do jednej maszyny, do drugiej, no tak blisko, że kurde z trzynastki też wszystko stało na sklepie, tylko trzeba było sprzedać. A zajęło nam to chyba z 20 minut odcinka. Więc no to tak nie da się w sumie tego obliczyć. Ile będzie, tyle będzie, no i tyle. Dobra, ogień. Ogień tam na tłoki. Oj, chyba się tego malerowałem, niech nie uda w piątek na piątek, więc pewnie będzie w poniedziałek wrzucam, tak jak mówiłem. No bo tak sobie teraz myślę, to na poniedziałek prawdopodobnie będzie. Bo na wtorek mam chyba już zaplanowany nawet odcinek. Na wtorek jest chyba, są żniwa z Gierkrux. I filmy. Tak, 5 września we wtorek. 5 września mam we wtorek ustawiony. I ja nie wiem, na kiedy ustawiłem Mkrika. To jest najgorsze, że ja nie wiem, kiedy Mkrik jest ustawiony. Nie, na ten. Dobra, Mkrik jest na jutro. Na piątek. Dobra, bo już się zasrałem. Już się trochę zasrałem. Że ja zrobiłem lipę, ale jednak nie zrobiłem tej lipy. Jednak wszystko się naprawiło, wszystko się wyjaśniło. Już wszystko wiem. Co miało być i co będzie. Jakiś kidos. Nie będę z nim grał przez farminga, to porąbało go. Jest tutaj ktoś w ogóle na kanale? No, nikogo nie ma w ogóle. To też dobra wiadomość, że nikogo nie ma na Discordzie. Genialna w sumie. Wręcz, w sumie, tylko wręcz bardziej w sumie pasowała. Przecież istnieje takie słowo wręcz? No tak, no jest. Dobra, nie masz. No i dobra, ładnie sobie 2 hektary. A nie, to zoran. Kultywatorowany. No uprawiam też sobie 2 hektary, więc nie ma tragedii. Tam zrobię dwa poprzeczniaki od drzew. No i będę kończył odcinek, no bo jest 28 minuta. Wiadomo, robotka te sprawy. Znaczy robotka. Chodzi mi o ogarnianie sejwa, tak. Wiadomo, odcinek to ja sobie zdążę wrzucić. Mógł to będzie za tydzień. Więc w sumie za 1,5 tygodnia, tak jakby nie patrząc. No bo jest dzisiaj czwartek, więc no ja już zakończył pracę, więc idealnie. Więc myślę, że dobra, w sumie jak on zakończył pracę, no to ja puszczę sobie tutaj klasa, niech mi zrobi te dwa poprzeczniaki i ja wtedy go odwrócę w drugą stronę. Co to są za palety? O, ubrania to są. Znaczy ubrania, tkaniny. Nazwa. Ma 4-5. A tkaniny kiedy mają cenę? Tak, tylko z ciekawości. Bo myślę, że to też by był ciekawy odcinek sprzedania tkanin. 8 tysięcy. 11. W kwietniu! Marzec, kwiecień. Albo grudzień, styczeń. Coś takiego. Albo listopad w sumie też, nie? Właśnie. Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, cześć, papa.